Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Łukasz, podróżowanie przez V. Przychodzę dzisiaj do Was z bardzo ciekawym odcinkiem, o który pytaliście się w ostatnich komentarzach oraz w komentarzach pod jednym z postów na Facebooku. Chodzi o koszty budowy kampera, ile zapłaciliśmy za wybudowanie tego kampera, za przerobienie busa dostawczego na kampera. Będzie takie podsumowanie wszystkich rzeczy, które też zainstalowaliśmy. Tutaj ja zrobiłem taką gotową listę i wszystko, wszyściusieńko, co tutaj jest, będzie na tej liście, także nie przeciągam, zaczynamy podsumowanie. Pierwszym wydatkiem, który ponieśliśmy, był zakup auta. Kupiliśmy Fiata Ducato z 2013 roku, 3.0 silnik, no i zapłaciliśmy za ten samochód 35 tysięcy. Później zawieźliśmy go do lakiernika i za lakiernika zapłaciliśmy 2500 zł. Także samochód na samym początku kosztował nas 37,5 tysiąca zł. Jak już staliśmy się właścicielami samochodu, to zaczęliśmy go przerabiać. No i pierwszą warstwą, którą zrobiliśmy, pierwszą rzeczą w ogóle, którą położyliśmy w tym samochodzie, to było ocieplenie. My zdecydowaliśmy się na piany kauczukowe z firmy Bitmat. Dostaliśmy bardzo dużą zniżkę od firmy Bitmat, dlatego też polecieliśmy dosyć grubo w te piany. Mieliśmy pianę 5-centymetrową, 2-centymetrową, 1-centymetrową. To jeszcze wcześniej, zanim nakleiliśmy te pianki, to wszystko, całego vana okleiliśmy matą butylową z warstwą aluminium i ta mata butylowa tak naprawdę była najdroższa, ponieważ ona zawiera w sobie bardzo dużo aluminium, a amelinium nie jest tanie, dlatego też no, ta mata kosztowała 2000 zł. Dodatkowo te wszystkie pianki, które zostały użyte tutaj w całym vanie, za to wszystko 3000 zł. No i mniej więcej około 5000 kosztowało całe tutaj ocieplenie tego samochodu. Mówię mniej więcej, ponieważ zostało nam całkiem sporo materiału. Kolejnym działem, które chciałbym tutaj poruszyć, to jest taki dział, który zawiera w sobie bardzo, ale to bardzo dużo składników. I chodzi o hydraulikę i o łazienkę, prysznic i wszystko, co związane z wodą. Za toaletę kasetową zapłaciliśmy około 2700 zł. Później mamy wentylator dachowy w łazience, który wyciąga opary, no i to jest wentylator firmy Dometic, czyli porządnej firmy, i za ten wentylator zapłaciliśmy prawie 900 zł. Mamy pompę wody, to jest pompa ciśnieniowa, czyli po prostu wystarczy odkręcić kran w dowolnym miejscu i tam po prostu ta pompa pracuje. Nie jest bardzo głośna, na tym mi zależało, żeby kupić porządną pompę, która nie będzie głośna na cały kemping czy na całe pole, gdzie będziemy, tak powiem, kempingować, tylko cicha pompa, mocna pompa. I taką pompa kosztuje 566 zł. No i później mamy taki dosyć duży wydatek, to jest boiler trumy, 3300 zł. My kupowaliśmy za pośrednictwem firmy Wadowscy kampery i oni mają u siebie no, nieograniczoną liczbę akcesoriów do kampera, w zasadzie to wszystko, co można tutaj, prawie wszystko, co tutaj jest, no może poza sklejką i meblami, to można kupić u Wadowskich. Oni mają współpracę z firmą Frankania i tam po prostu można sobie wybrać, co się chce, i oni to sprowadzają do Polski. A propos w ogóle Wadowskich, to jeżeli ktoś z Was chciałby, że tak powiem, zaoszczędzić sobie czasu i przejść od razu do działania, to może się skontaktować z Wadowscy kampery i tam czeka na Was ta lista. Cała ta lista, którą ja tutaj przygotowałem, ona jest przygotowana u Wadowskich z numerami katalogowymi, że więc jeżeli ktoś z Was chciałby po prostu sobie zamówić takiego gotowego kampera do złożenia, tak jak klocki Lego, to może to zrobić u Wadowskich. Pod spodem jest link do tego, ja serdecznie polecam. Wracając do naszej hydrauliki, mamy też zainstalowane czujniki poziomu wody. Takie czujniki kosztują około 100 zł, 109 zł, a wskaźnik poziomu wody 127 i 187. Mamy też prysznic zewnętrzny, żeby móc opłukać sobie wodę z piasku, nogi z piasku wodą oraz deskę, i on jest zainstalowany na zewnątrz, 520 zł. Do tego, żeby ta wszystka woda płynęła pomiędzy tymi urządzeniami, bojlerami i prysznicami, zainstalowaliśmy rury PE, czyli polietylenowe bodajże. To są te niebieskie rury, które się stosuje do hydrauliki pneumatycznej. My za cały zestaw tych wszystkich węży, końcówek, kolanek i tak dalej zapłaciliśmy 330 zł. Musieliśmy też dokupić do trumy taki zestaw przyłączeniowy właśnie takich szybkozłączek, bo nie było ich w zestawie, nie wiemy dlaczego, może już po prostu trauma przestała je dodawać, i zapłaciliśmy za to ponad 200 zł, za takie same trzy końcówki, zawór spustowy plus dwie końcówki do przyłączenia bojlera. No i na tej liście jeszcze jest cały nasz prysznic, czyli no wszystko, co to tam jest, brodzik, wejście do webasto, takie zamykaną klapką, żeby nie leciała ciepłe powietrze wtedy, kiedy nie chcemy, żeby leciało do łazienki ciepłe powietrze, bateria prysznicowa, wąż do bidety, bo bidety mamy też taki po prostu słuchawkę, na którą jak się naciśnie,
to leci woda, żeby też oszczędność wody wprowadzić. No i powiem wam teraz, ile to mniej więcej kosztowało, więc cała łazienka, hydraulika i wszystko to, co związane jest z wodą, kosztowało nas prawie 15 tysięcy złotych. 14 766 zł. Wiem, że to nie jest mało, ale no nic. Ja nie komentuję, co jest tanie, co jest drogie, bo dla jednych rzeczy będą bardzo tanie, dla drugich będą bardzo drogie. Ja na przykład wiem, że w starym kamperze zapłaciliśmy za całą przebudowę 15 tysięcy złotych, a tutaj tylko za wodne rzeczy zapłaciliśmy 15 tysięcy złotych. Kuchnia, mamy kuchnię z piekarnikiem, my kupiliśmy ją na Amazonie, natomiast można kupić inny piekarnik, taki dedykowany do kampera, i to są piekarniki firmy Dometic albo Tedford, możecie sobie je sprawdzić u Wadowskich w katalogu, i tam są po prostu różne też ceny i różne różne są modele. My za nasz zapłaciliśmy 1500 zł. Po przeliczeniu oczywiście z euro. Mamy też lodówkę. Lodówkę mamy oczywiście z ABEM. ABEM Camper Service, czyli najlepsze lodówki, jakie istnieją do kamperów, i absolutnie się pod tym podpisuję, bo my już testujemy tą lodówkę od kilku miesięcy w starym vanie. Ona kosztowała 2,5 tysiąca złotych i ma zamrażarnik, i można lody, i kostki lodu, i pierogi, i inne mrożonki tam, że tak powiem, trzymać, i się spisuje fantastycznie. Bateria kuchenna 80 zł, mamy dozownik do płynów, dwie sztuki po 59, panele ścienne te plastikowe, które są, to nie są kafelki, tylko to są panele plastikowe, i one kosztują w sumie 59. No i mamy filtry do wody z firmy Ecosystem, które sprawiają, że będziemy mogli pić w kranówkę z dowolnego źródła, przefiltrowaną przez te wszystkie cztery filtry, i to jest koszt 599 zł za ten zestaw filtrów filtrujących wodę pitną, plus jeszcze dodatkowy filtr na początku, taki klasyczny, zwykły, domowy, to jest około 100 zł. No i podsumowując, kuchnię mamy 7055 zł. Tam w tyle korytarza za mną jest sypialnia, no i w tej sypialni mamy łóżko, no i nad tym łóżkiem mamy okno, ogromne okno dachowe, jest to 50x70 duże okno, przez które będziemy mogli sobie oglądać gwiazdy, i marzyliśmy o tym oknie przez 3 lata i powiem wam szczerze, że to jest najdroższa rzecz, która znajduje się w tym kamperze. Nie ma nic droższego z takich zwykłych, pojedynczych części, bo to okno nas kosztowało 3400 zł. Później mamy łóżko, stelaż do łóżka mamy drewniany, taki zwykły, 150 zł, materac za 600 zł, też taki prosty, zwykły. Mamy lampki do czytania z wejściem na USB, je można sobie zamówić na Amazonie albo u Wadowskich. Mamy zagłówki i materiał obiciowy, fototapetę, no i tak w sumie to wszystko, ta sypialnia nie byłaby droga, gdyby nie to okno, dlatego też w sumie sypialnia kosztuje nas 4633, no ale gdyby nie było tam okna, to kosztowałoby tylko 1173 zł. Lecimy dalej, jesteśmy teraz w jadalni / biurze, czyli w naszym najbardziej ulubionym miejscu tutaj w tym nowym kamperze, i miejscu, które nam najbardziej zależało, żeby mieć, żeby móc przyjmować gości, żeby goście mogli wygodnie usiąść, żebyśmy my mogli wygodnie usiąść i pracować, albo czytać e-maila, albo czytać książki, albo po prostu pić kawę lub kakao, więc no tutaj zainwestowaliśmy trochę hajsu, to jest takie część wypoczynkowa, my nie mamy mieszkania, nie mamy domu, więc nie kupujemy sofy, nie kupujemy jakichś tapczanów, ani jakichś, nie wiem, huśtawek, więc zainwestowaliśmy w część wypoczynkową, tutaj taką kamperową. Zacznę może od tych foteli, to są fotele dodatkowe, legalne fotele, które dołożyliśmy, dwa miejsca siedzące w dowodzie rejestracyjnym, więc możemy legalnie wozić pasażerów, czy też dzieci na fotelikach, żeby przypiąć ich tymi ISOFIX-ami. No i to, słuchajcie, zamontowała nam firma Vanado z Warszawy, oni budują kampery i kamperwany i montują dodatkowe fotele. Takie ławki jak my mamy, albo takie wygodne fotele lotnicze. Nas to kosztowało troszeczkę mniej, aniżeli was będzie kosztować, ponieważ my dostaliśmy od nich dosyć dużą zniżkę. No ale powiem wam, ile kosztuje normalnie cena regularna takie fotele, więc to jest 10 tysięcy złotych. 10 400 bodajże złotych. Tyle kosztuje raz z montażem, cała ta rama tego siedziska i chyba z tymi gąbkami. Następnie mamy obrotnicę do foteli z przodu, żeby móc pasażerskie fotele obrócić w tą stronę i żebyśmy mogli, że tak powiem, wszyscy tutaj siedzieć przy jednym stole. To zamontowaliśmy obrotnicę i to kosztuje 1159 zł. Do tego dochodzi noga od stołu 100 zł. Okno boczne 2470 zł. To jest firma Dometic. Mamy tutaj dwa gniazdka USB, takie zwykłe z Allegro po 15 zł. Mamy gniazdo do zapalniczki samochodowej, lampki dwie do czytania.
więc one kosztowały około 42 zł. No i gdyby nie wliczać tych foteli, to wszystko to, co tutaj się znajduje, to jest łącznie z oknem, to jest 3800 zł, a jeżeli wliczamy fotele, no to mamy 14 tysięcy złotych, mniej więcej, niecałe 14 tysięcy złotych. Teraz przechodzimy pod łóżko, pod łóżkiem mamy centrum dowodzenia prądem, mamy tam po prostu wszystkie przetwornice, regulatory i to, co sprawia, że mamy światło i prąd w kamperze i możemy normalnie funkcjonować, jakbyśmy byli w domu. Cały sprzęt, który znajduje się u naszym kamperze, jest z firmy Victron, to jest firma, która produkuje najwyższej klasy sprzęt elektroniczny do kamperów i na łódki. Przekazała nam je firma Santrak z Polski, polski dystrybutor. I jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne, mamy dwa panele fotowoltaiczne, każdy po 250 W. To są sztywne panele, kosztowały 1400 zł. Następnie mamy regulator MPPT, to jest regulator Smart Solar, bodajże 50-amperowy i on kosztował 1200 zł. Mamy dwa akumulatory żelowe, każdy po 110 Ah, oczywiście z firmy Victron i to jest wydatek około 3000 zł, no niecałe, bo 2997. Mamy też takie urządzenia Battery Protect, takie, które ochraniają baterię przed nadmiernym rozładowaniem. Mamy też specjalne końcówki, dzięki którym możemy śledzić wszystko przez Bluetooth. Mamy przetwornicę, która przetwarza prąd z 12 V, tego co się dzieje na solaru, na 230, czyli taki zwykły w gniazdku, który tam gdzieś jest na górze, żebyśmy sobie podłączyć mogli taką wtyczkę. No i taka przetwornica Phoenix 1200 W kosztuje 2143 zł. Do tego jest cały zestaw kabli, końcówek, przejściówek, bezpieczników, przewodów i te puszka na bezpieczniki, jakieś te właśnie też wliczyłem kontakty, pstryczki, włączniczki i światełka. No i wszystko kosztowało 12 080 zł. To są też ceny na oko, ponieważ no to wszystko mogło się zmienić, bo jak wiecie, inflacja, że tak powiem, szaleje, dlatego też jeżeli chcielibyście się sprawdzić dokładne ceny, to wysyłam was na stronę santrak.pl i tam możecie sobie to dokładnie obliczyć, zamówić pakiecik albo poszczególne elementy. Pamiętajcie o hasło podróżowanie, to wtedy macie 5% zniżki w firmie Santrak. Dalej, lecimy na meble. Jeżeli chodzi o meble, no to meble mamy duże ułatwienie, ponieważ Pan Bóg nam zesłał Maćka za sprawą mojego brata, który z Maćkiem pracował, no i gdzieś tam się zgadali i okazało się, że Maciek ma maszynę CNC, czyli do wycinania w sklejce i do wyfrezowania w sklejce, nie do wycinania, czyli on po prostu wyciął nam te wszystkie piękne elementy, które tutaj widzicie. Poza tym Maciek wyciął też całe te szafki, skręcił te szafki, no i pomógł mi je zamontować, więc wszystko to, co tutaj widzicie, przepiękne mebelki otwierane, że tak powiem, samoczynnie, są jego dziełem. Też od razu, jeżeli ktoś z was chciałby sobie zamówić takie bebelki albo inne szafeczki, albo jakieś inne elementy wycinane ze sklejki, na przykład jakieś wiatraczki albo coś, koraliki, cokolwiek, no to możecie się z Maćkiem skontaktować pod spodem albo na tej liście, będzie też do niego adres. Jeżeli chodzi o wycenę Maćka, to ja wam tutaj nie powiem, ile zapłaciliśmy Maćkowi, ponieważ to jest tak powiem, taka indywidualna nasza indywidualne rozliczenie, więc jeżeli ktoś z was chciałby po prostu mieć coś od Maćka, to musicie się z nim skontaktować i, że tak powiem, to załatwić sobie z nim. Natomiast ja wam mogę powiedzieć, ile zapłaciłem za sklejkę i to jest szok. 1710 zł za sklejkę, żeby wybudować tutaj naszego kampera. Bardzo dużo. To jest sklejka wodoodporna, nie jakaś egzotyczna, zwykła, najtańsza wodoodporna drugiej czy piątej jakości, kupiona w Makowie Podhalańskim na wjeździe do Makowa, bo tam mają najtańszą sklejkę. Mamy też błazerię na dachu, 220 zł kupiona w Osielcu. Mamy różne listewki, kątówki, jakieś takie listwy boczne i to kosztuje mniej więcej 200 zł. Dodatkowo zawiasy meblowe 78 zł. Mamy też te podnośniki gazowe, czyli to coś, co sprawia, że ta szafka się, że tak powiem, sama otwiera i nie trzeba jej trzymać. To jest koszt około 50 zł. To nie jest drogie, 3 zł mniej więcej sztuka kosztuje. Dodatkowo jakieś wkręty, zawiasy kulkowe oraz te zatrzaski, żeby te szafki się nie otwierały. No i to wszystko kosztowało nas 2658 zł.
Później mamy gaz, z uwagi na to, że mamy boiler i będziemy dużo grzać wody, no i ten gaz będzie więcej zużywany aniżeli wcześniej, no to zainstalowaliśmy taką butlę wielokrotnego napełniania, nie tą najdroższą z gazbanku, tylko tą tańszą, taką czerwoną i ona kosztowała 909 zł. Następnie kosztem związanym z gazem jest rura miedziana, w której ten gaz płynie, no i to kupiliśmy na Allegro, to jest 92 zł za chyba 7 metrów tej rury. Urządzenie do cięcia 13 zł w Brico, regulator gazowy 68 zł, wąż od regulatora 50 zł, zawór taki podwójny do włączania wyłączania gazu w zależności od tego, czy chcemy wyłączyć na przykład kuchenkę albo boiler, to jest 215 zł, obejmy, jakieś końcówki, no i to wszystko kosztuje 1400 zł, czyli za gaz 1400 zł w kamperze. Klej i farby, no tutaj mamy Sika Flexy, no Sika Flexy na przykład kosztują po 50 zł za sztukę, mamy jakąś taśmę dwustronną, rzep, klej tapicerski, różne farby, różne końcówki i takie rzeczy, które kupowaliśmy w Brico, więc na przykład tu mam takie pozycje jak Brico Kwiecień 1100 zł, Brico Maj 900 zł, Brico Czerwiec 272 zł, Brico Lipiec to jest bodajże chyba 100 zł, także no to są takie rzeczy, które się idzie po prostu do Brico i no kupuje, no kleje, farby, pędzle, taśmy malarskie, no i takie jakieś, wiecie, rozpuszczalniki, no i jakieś wiertła, nie wiem, końcówki, no po prostu budowlane rzeczy, które są potrzebne do kampera. Tutaj mamy taki folder inne, no i w tym folderze inne zaczyna się od zabezpieczenia antywłamaniowego z firmy HeoSafe i to kosztowało około 1200 zł, taki zestaw na przednie drzwi, na boczne i na tylnie. Mamy markizę, mamy elegancką markizę marki Fiamma i to jest markiza na korbkę, luksus totalny, to już jest po prostu życie jak w Madrycie, 3000 zł. Adapter do markizy, do montowanie na bagażniku dachowym, ponieważ nie chciałem robić dodatkowych dziur, a mam ten bagażnik dachowy ze względu na to, że będę miał tam też deskę, 782 zł. W pozycji inne mamy też kamerę cofania, my mamy taką zwykłą kamerę cofania 109 zł z Allegro, bagażnik dachowy 800 zł, mamy wykładzinę za 165 z Allegro, dziadostwo totalne, absolutnie nie polecam wykładziny firmy, nie wiem jakie firmy, ale nazywa się bodajże Faro albo Lagos, coś takiego, coś jakieś miasto portugalskie w Algarve. No jest bardzo ładna, ale jest tak cienka i dziadowska, że jest tyle w niej dziur, że będziemy zmieniać na panele winylowe w przyszłości, ale dojedziemy ją teraz i może w przyszłym roku ją po prostu zmienię. No ale 165 zł za tyle wykładziny, do czego się można było spodziewać. Mamy też hamak. Hamak kosztował 89 zł. No i poza tym na naszej liście inne mamy też takie pozycje niekoniecznie związane z budową kampera, ale no ponieśliśmy je, no i dlatego też je tutaj wliczam. Na przykład mamy takie kółeczko do zajmowania naklejek, mamy jakieś futerko pole, mamy tkaninę obiciową, którą tam obijaliśmy z tyłu i dobijaliśmy boki, mamy wkładkę i zamek i stacyjkę nową, więc to są takie no drobnica, ale to też jest tutaj wrzucone. Mamy też znaczek Fiata, ponieważ poprzedni właściciel okleił ten samochód przeróżnymi markami i już tyle komentarzy było na temat tych rogów tu z przodu naszych, że aż, no już zlitowałem się i dla waszego świętego spokoju i widzów, których przeszkadzało strasznie, że na logo Fiata było naklejone jakieś inne logo, bodajże z Dodge'a. To też zamówiłem nowe logo, żeby już nie budzić kontrowersji. 40 zł plastik, podróbka chyba na Allegro. Mamy też ujęcie paliwa do Webasto, też tutaj wbite, czyli taki bagnet, którym się wbija do korka, żeby mogło paliwo sobie płynąć do Webasto. Mamy tu też neon zrobiony na zamówienie. Ten neon to jest 580 zł. I mamy osłonę słupków, czyli te plastiki, które tutaj zaślepiają te pozostałości po ścianie grodziowej. Ja wiem, że bardzo dużo z was się zainteresowało tymi słupkami. Tak, można to kupić. To jest polska firma. To nie jest współpraca, bo ja nawet nie pamiętam, jak ta firma się nazywa. Chyba ZLP. Ja wam to pod spodem napiszę. Więc jeżeli ktoś by chciał, po prostu to też może sobie takie coś zamówić. No to są takie słupek prawy, lewy i górny. To kosztowało 507 zł razem już z wysyłką. No i teraz tak, podsumowując te wszystkie inne rzeczy, które są porozsiewane po tym kamperze, no to mamy, słuchajcie, 10 tysięcy kolejne. Moi drodzy, patrzę teraz na ekran i wyświetla mi się total, że tak powiem, suma naszych kosztów. Ja jestem w szoku, ja jestem totalnie w szoku, nie przewidywałem, że to będzie aż tak dużo kosztowało, ale no takie są po prostu czasy, no wszystko podrożało i zarówno jest boom na kampery, wiem, wszystkie części kamperowe
podróżały, jest boom na budowlankę, więc ci to budują albo remontują, to wiedzą, że kwoty poszły nawet o 300% do góry. Zważywszy na to, że no, jeżeli ktoś pamiętał ceny sprzed kilku lat, no to te ceny obecne 2021 roku mogą boleć. Ale no życie, no po prostu. My oszczędzaliśmy na tego kampera bardzo długo. To jest nasz dom, tak jak mówiłem wcześniej, my nie mamy kanapy, nie mamy salonu, nie musimy płacić czynszów, nie musimy utrzymywać ogrodów, ani jakichś wspólnot majątkowych, tych mieszkaniowych. Dlatego też no my po prostu zamiast kupować mieszkanie, no to wyremontowaliśmy sobie tego Ducato. No i no nie kupilibyśmy mieszkania w tych pieniądzach. Dobra. 77 280 zł to jest wszystko to, co jest za mną, przede mną, pode mną i na mnie. Nade mną. Plus 37 tysięcy złotych za samochód, czyli w sumie za ten samochód jest wart 14 289 zł. To jest wartość tego samochodu na tą chwilę. To jest dużo, to jest bardzo dużo pieniędzy. Jak ja usłyszałem parę miesięcy temu od Michała, który wybudował świetnego kampera, taki wyglądającego jak ty, i powiedział, że ten samochód kosztował 100 tysięcy, to myślę, Boże, 100 tysięcy wydał na kampera? No ale no tak jest, jeżeli się chce wybudować kampera na tym standardzie, z takimi sprzętami, no tyle to po prostu kosztuje. Możecie nam napisać w komentarzach, co wy o tym sądzicie, czy uważacie, że to jest dużo, czy to jest mało. Ja jestem ciekaw waszych opinii. Od razu powiem, że nie można kupić kampera nowego w tych pieniądzach, ani też zlecić firmie zewnętrznej, która wybuduje kampera, ponieważ najdroższa z tego wszystkiego jest robocizna i za robociznę, my tak powiem, nie zapłaciliśmy kompletnie nic. No my od razu powiem, że dużo rzeczy dostaliśmy ze zniżką. Ja wam po prostu podałem kwotę, ile to jest warte. Nie zapłaciliśmy też za wszystko 77 tysięcy, bo dostaliśmy dużo rzeczy albo w prezencie, albo z ogromną zniżką, za co serdecznie dziękuję. I od razu powiem, że lista wszystkich firm, które nam pomogły i wszystkich tych sprzętów, które tutaj są, jest pod spodem. Tak samo pod spodem jest taki link do artykułu, gdzie znajdziecie podsumowanie tego, to wszystko, co ja tutaj mówię, wyszczególnienie, linki, listę tych firm, zniżki, kody zniżkowe w zależności od której firmy, więc jeżeli ktoś z was chciałby wybudować kampera, to warto tam zajrzeć, nawet jeżeli nie musicie kupować wszystkiego takiego samego co my, ale na przykład jeżeli chcecie na przykład porządną przetwornicę z Victrona, to nie proszę płacajcie, tylko sobie kupcie w Soundtracku z 5% zniżką. Jak chcecie sobie kupić te okleiny, wygłuszenie, to nawet nie do kampera czy do osobówki, bo to w Bitmacie wszystkie produkty są na hasło podróżowanie 10%, czy kupić gotowy zestaw wszystkich produktów z porządnych, no, porządnych firm kempingowych, dostarczonych przez firmę Wadowscy, to tam też jest ten link. Także ja was tam wysyłam i kliknijcie sobie po prostu pod spodem, wyślijcie ten film do kogoś, kto myśli o budowie kampera, albo żeby go przestraszyć, albo żeby go zmotywować. Ale ja się nagadałem po prostu dzisiaj. Mam nadzieję, że was nie zagadałem. Jeżeli się wam podobał ten odcinek, to zostawcie łapkę w górę. Ja zachęcam do subskrybowania kanałów, zwłaszcza wszystkie te osoby, które są nowe u nas na kanale Podróżowanie. Słuchajcie, my 3 lata już żyjemy w kamperwanie, 3 lata nie mamy domu, nie mamy mieszkania, żyjemy w trasie, śpimy na dziko, śpimy na kempingach, podróżujemy, kręcimy się, latamy dronem. Więc jeżeli chcecie z nami podróżować przez najbliższe lata, to kliknijcie przycisk subskrybuj, obok przycisk dzwoneczek, wtedy dostaniecie powiadomienie na telefon albo albo na komputer, jeżeli będzie nowy film. No my dodajemy filmy raz w tygodniu, w każdą niedzielę. Czasami są też odcinki specjalne w środę, ale na pewno w każdą niedzielę jest odcinek na kanale. Możecie też nas śledzić na kanale instagramowym pod hasłem Podróżowanie. Mamy też Facebooka, no więc po prostu wpiszcie sobie Podróżowanie i znajdzie was, znajdziecie nas tam. Dobra, kończę. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie wszystkie osoby, które wspierały, kibicowały i dodawały mi otuchy za to, żebym skończył tego vana. Bardzo was serdecznie wam dziękuję. Kocham was po prostu. Kocham was i uwielbiam, bo bez was bym tego nie zrobił. Bez Kasi bym tego nie zrobił. Bez wsparcia rodziny i... No po prostu dziękuję. Bardzo serdecznie wam dziękuję. Miałem wiele chwil zwątpienia. Chciałem to wszystko już porzucić, zrzucić, już miałem po prostu dosyć tego, już mówiłem, że już mam dosyć tego budowy kampera i było takich kryzysów bardzo dużo, ale no dzięki wsparciu Kasi i was udało mi się dokończyć ten projekt do końca. No i mamy gotowego kampera, mamy ciepłą wodę, mamy prysznic, mamy bardzo łóżko i fotel i mogę sobie siedzieć teraz, chwileczkę sobie zaparzyć kawkę i odpocząć, także o. Kawkę już w zasadzie kończę, już nie będę pił kawki, może coś innego. Trzymajcie się, do zobaczenia, pa! Koniec kawki.